Babiniec, część pierwsza. Opowiemy Państwu historię, która mogła zdarzyć się wszędzie, w każdym miejscu i w każdym czasie. Opowiemy o kobietach, które w różny sposób podchodzą do życia i nie zawsze udaje im się zrealizować swoje plany, choć bardzo się starają. Jesteśmy w mieszkaniu Eli, która ma tę dziecięcą wiarę, że kiedyś spełnią się jej marzenia. Mimo, że jak dotąd nie wiedzie jej się najlepiej. Przyjdzie kiedyś taki czas, królewicz odnajdzie mnie. Na mą stópkę bucik ma rozmiar 42. Pewność na wskroś przepełnia mnie, tak jak ziemniaki z tonka. Pragnę być zniewolona jak mucha przez pająka. Chcę, by było jak we śnie, wróżka kareta z dyni. Na schodach gubię bucik, ach, północ uciekać czas. Wybiegam z balu, wierząc, że spełnia się przepowiednia. Nazajutrz książę budzi mnie, mam stópkę, bucik pęka. Przecież musi udać się w bajkowe buty wejść. Ponownie mierzę, cóż to jest? Pięta nie mieści się w kolekcji takich rozmiarów brak. Słyszę od ekspedienta, sądzę, że trzeba zmienić sklep. Jest w CCC oferta, wciskam but, o nie, nie, nie. Cena stopeczkę kuje. Po ile są? 906, fason mi nie pasuje. Dylemat masz, co ważne jest, kasa czy co masz w głowie. Dziewczyno, życie garściami bierz, nie zmieniaj się na drobne. Na tym świecie książąt brak, nie każda swego trafi. Ale do szczęścia prawo mam, ta stópka wzbudzi zachwyt. Parararararararam, parararararararam, darararararararam. Przyszła mi do głowy taka rzecz. Nie wiem, czy wszyscy wiecie, co to jest Babiniec. Czy to jest starożytne miasto? Postać z trylogii? Czy zlot czarownic w podeszłym wieku? Sama bym nie wiedziała, gdyby nie to, że sama byłam w Babińcu. To znaczy, chodziłam do Babińca. A teraz znów należę do Babińca, choć trochę innego. Można by go nazwać klubem wesołych wdówek, bo w pewnym sensie każda z nas jest wdową. Niektóre naturalnymi, inne przysposobione z własnego wyboru. Nie to, żeby wykończyły swoich mężów, ale po takich przejściach, że gdyby ktoś to za nie zrobił, nie miałyby wielkiego żalu. Ale są i u nas mężatki, choć można o nich powiedzieć, że są wdowami mentalnymi. Żyją z tymi swoimi chłopami pod jednym dachem, ale i tak wszystko na ich głowie. A ci mężowie? Ha, oni to są jak duchy. Wiesz, że są i ciągle się zastanawiasz, po co? Wtem tę filozoficzną rozprawę przerywa dzwonek telefonu. Słucham, plebejska. No, tak. Nie wiem, nie poznaję. Ciotka Klara, matko święta, nie poznałam cię. Ile to lat? Ze 30? No, prawie 25.
W tym roku, no popatrz, jak to szybko zleciało. Oh. A jak mnie znalazłaś? Mhm. Nie, nie mam naszej klasy ani Facebooka. Ja to się na tym nie znam. Mam profil mojej twarzy, lewy, prawy, no jak do tej pory jeszcze przyjemny. Nie jestem aż takim informatykiem, ale na Skype'ie lubię posiedzieć. A co się stało, że dzwonisz? Aha, rozumiem. Dobra, dobra, sprawdzę tylko, czy mam wolne. Tu przerwała rozmowę, niby sprawdzając swój kalendarz, w którym poza zaznaczonymi wizytami u lekarza nic więcej nie było zanotowane. Okej, mam wolne. Wiesz co, no mam kontakt z niektórymi, no pewnie. Dzięki, że zadzwoniłaś, no to do zobaczenia. Często rozmyślała o tym, co się dzieje z dziewczynami, jak potoczyły się ich losy, jak im się powodzi. I znów dzwonek, tym razem do drzwi. Wstała dość ociężale, otuliła się szlafrokiem i jakby chcąc uciszyć natrętny dzwonek, zawołała. Idę, idę! W drzwiach ukazała się dawno niewidziana przyjaciółka Bożena. Cześć! Popiołu na głowę! Jakiego popiołu? No co ty gadasz? A tak samo często bywasz u mnie, jak ja u ciebie. No, kiedy to byłaś u mnie na kawce? No chyba z miesiąc temu. O, jaki miesiąc? No może najwyżej 4 tygodnie? To faktycznie krócej. Powiedz lepiej, jak tam twoje kolano? Szwankuje. I nie daje spać w nocy. To tak samo jak moi dwaj mężowie. No, też szwankowali. No, ale spać to dawali, no. A, to już przeszłość. Dobrze, że jesteś. Wiesz, poczekaj sekundę, ja tylko wezmę szybciutki prysznic i pogadamy. Pospiesznie udała się do łazienki. Słuchaj, dzwoniła do mnie ciotka Klara. Pamiętasz ją? Co? Ciotka Klara do mnie dzwoniła. A i co? No, pamiętasz ją? A co mam nie pamiętać? No, to taka blondyna z dużymi, błękitnymi oczami. Co mówisz? Mówię, że to taka blondyna z błękitnymi oczami. No, ta ruda, która grała w siatkówkę. Wiedziałam, że pamiętam. Ale co chciała? No właśnie. Znalazła do mnie numer telefonu i pytała, czy będę na spotkaniu. Że szuka kontaktu z dziewczynami, bo organizuje spotkanie naszego babińca. Ale kiedy? Bo wiesz, nie zawsze mi pasuje. Ja mam dzieciaki na głowie. Co masz na głowie? No nic nie mam, tylko mówię, że nie mam czasu. A tobie to nigdy nie pasuje. Jeżdżą na tobie te twoje dzieci jak na łysej kobyle. Może byś chociaż raz powiedziała, że chcesz mieć wolny wieczór. Nawet służba ma kiedyś wolne. Ty to jesteś mądra, bo twoje dzieci są za granicą. A jak przyjadą w odwiedziny, to na nic nie masz czasu. No w każdym razie ja idę, a ty jak chcesz. No ja nie wiem, no. No żeby ci moi nie mieli do mnie żalu, bo... Bo co? Bo obrażą się i nie będą chcieli, żebyś im pilnowała dzieci? Pomarudzą i tyle, no. Nie chcesz się spotkać z dziewczynami? No chcę, no, ale mam skrupuły. Co masz? No skrupuły. Ech, to się pozbądź ich jak hemoroidów. No dobrze, spróbuję to jakoś załatwić. No, od razu lepiej. To bycie babcią to nawet jest przyjemne. Tylko trzeba się pilnować, żeby ci nie weszli na głowę. I to nie wnuczki, tylko dzieci są groźne. Im to się wydaje, że jak my jesteśmy babciami, to dla nas skończyło się życie i nie mamy nic innego do roboty, tylko wnuki. Ja to sobie nie mogę palcem do nosa trafić. No ja też. Jestem ciągle zajęta. Ty? Ty to jak się nie wyrwiesz, to cię zajeżdżą. Jak ty wyglądasz? Kiedy ostatnio kupiłaś sobie coś nowego? Spójrz na siebie, dziewczyno. Faktycznie. Ubranie Bożenki było niemodne. Żeby nie powiedzieć okropne. I ten beret, moherowy, zrobiony ze sprutego sweterka. No ale co ty chcesz? No przecież ta garsonka to jest jeszcze całkiem dobra w zasadzie. No nie bardzo mam pieniądze, wiesz, kredyty. Kredyty? A na co brałaś? Zawołała z zaparowaną, przebierając się w coś bardziej stosownego niż szlafrok. Nie, ja na nic. No nie mogłabym. Spłacamy przecież mieszkanie. Jak to spłacamy?
A no bo oni mają ciężko, no dzieci znaczy. No to im pomagam. Ciężko mają? To niech nie jeżdżą co roku na Chorwację, to wtedy będą mieć lżej. No ale Daruś tak ciężko pracuje, no przecież musi odpocząć. A ty? Kiedy ty ostatnio odpoczywałaś, powiedz? Może wtedy, jak pojechali do Włoch, a ty im przez tydzień sprzątałaś mieszkanie po malarzach? No przecież nie mogli wrócić do zakurzonego domu, no. A, mam 40 parę lat i nie znam się na życiu. Ej, z tobą to rozmowa jak z Niemcem. Jedno drugiego nie rozumie. Dziś bycie babcią to nie jest to samo, co 100 lat temu. Ela wyszła zza parawanu, ubrana w seksowną, dobrze dopasowaną sukienkę. Wyglądała oszałamiająco. Młodo i seksownie. A przecież były w tym samym wieku. Popatrz na siebie. I na przykład na mnie. No, widzisz, jesteś jak z poprzedniej epoki. Dziś nie rozpoznasz, która jest babcią, atrybutów brak. Chusteczki ani bamboszy nie ma, jak te sprzed 100 lat. Siądzie przy komputerze, na Skype'ie hasa, w sieci kumpli ma. Już nie robi na drutach, w marketach szuka, kupi kiedy zniżka. A spraw na głowie ma przecież tyle, basen, fitness, spa. To po południu, bo rano wnuki, pranie, przedszkolny gwar. Super modna fryzura, dżinsy, koszula, makijaż jak z filmu. Słyszy głos, fajna babka, nic się nie zdradza. Wtem ktoś woła, babcia! Słysząc te słowa, mięknie gotowa wszystko rzucić w kąt. Przytula wnuka, jaka nauka? Babcia, to jest to. Bo o każdej dnia porze przyjdzie, pomoże, czasu nie poskąpi, bajkę szepnie do ucha, problemów wysłucha, czy ktoś ją zastąpi. Od lat te kontrybucje babci instytucje spłacają co dnia i oddają z nawiązką kolejnym wnuczątkom swój cenny czas.